Matrioszki Stalina. Matrioszka to agent latami szkolony, uczony języka, upodabniany do oryginału, po to, by w którymś momencie go podmienić. Czy tacy ludzie byli na szczytach w PRL? Dzisiaj będzie o morderstwie prezydenta Polski po II wojnie światowej, towarzysza Bolesława Bieruta. W jaki sposób to nastąpiło? O tajemniczych matrioszkach rosyjskich dowiecie się, w jaki sposób agenci KGB wcielali się w rolę innych polityków i potem oni tajemniczo znikali. O tym wszystkim, w jakim hotelu zdarzy się morderstwo. Będzie dość krwawa historia, także dla ludzi o mocnych nerwach. Zapraszam Was na tajemniczą historię. Więc co to takiego matrioszka? Jak widzicie tutaj na inscenizacji, jest to jedna baba w drugą babę wsadzana i po prostu jest to wielokrotność, tak, babcia, prababcia i tak dalej, wnuczki. I w ten sposób agenci rosyjscy starali się wcielać w rolę innych polityków. I tak zdarzyło się tutaj w lutym 1947 roku. Towarzysz Bolesław Bierut przybył na premierę Wesela Wyspiańskiego i nocował w hotelu francuskim i tam zdarzyło się morderstwo. Jeden z oficerów NKWD, wielu było NKWZistów wtedy, czyli to dawne KGB, okupowało cały hotel, wszyscy byli wtajemniczeni, wszedł do pokoju Bieruta, po czym wyciągnął pistolet i strzelił go prosto w czoło. Bierut krwawił. Po chwili agenci już usunęli całe ciało i pojawił się jego sobowtór, jego drugi Bierut. Już mówili wszyscy towarzysze, że jego głos się zmienił, nie rozpoznawał ludzi, więc bardzo tajemnicze okoliczności. Mówi się nawet, że ta matrioszka znalazła się wcześniej koło niego, był jego towarzyszem nawet w łożu i obok wielu kochanek Bieruta tutaj też mu towarzyszył, jak również jego też współpracownica Wanda Górska też miała być matrioszką. Tutaj pokażemy jeszcze cały dookoła ten hotel francuski, a po drodze najpiękniejszą ulicę Krakowa po drodze. Zaczęliśmy nasze zwiedzanie ulicą Pijarską, a tu przecinamy ulicę Floriańską, idącą w kierunku Kościoła Mariackiego, zwaną też Tworzyjańską. Najpiękniejsza ulica Krakowa ze słynnymi galeriami, a za chwileczkę wejdziemy w tajemniczy hotel francuski. I wracamy na ulicę Pijarską. Tu w 1912 roku, w Dzień Dziecka, zostaje otworzony najnowocześniejszy hotel w Polsce i najbardziej luksusowy hotel w Krakowie. W tym goście hotelowi mieli do dyspozycji takie luksusy jak ciepła i zimna bieżąca woda, wannę, telefon, centralne ogrzewanie i to wszystko w każdym pokoju. Zajebiście. Dodatkowo w hotelu znajdowały się czytelnia, pralnia, fryzjer, garaż oraz poczta pneumatyczna. Goście hotelu mogli skorzystać z usług tłumacza i przewodnika. To bardzo ważne. Zapraszam, Tom Guide Kraków. Nie wiem, w którym apartamencie tutaj to się zdarzyło, w hotelu francuskim, ale ponoć te najlepsze apartamenty hotelu francuskiego są tutaj w tym środkowym pionie. Zobaczcie, pięknie po remoncie kwitnie cały hotel francuski. Przyjeżdżajcie do Krakowa, zwiedzajcie Kraków z przewodnikiem. To jest zawsze wielka zachęta dla Was. I dzięki za śledzenie na platformie też HeyGo, moich live streamów na TikTok. No i dzięki, że poświęciliście chociaż chwilkę uwagę na ten skromny vlog o morderstwie towarzysza Bieruta przez niejako postawienie matrioszki rosyjskiej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrowienia z hotelu francuskiego. Jeszcze rzućcie sobie okiem tutaj na jadalnię tej części. O. Dziękuję moim sponsorom wspierającym kanał. Prawomocny, Łukasz Zmarzły, Ingrid Kern, Krzysztof. I za każdy sub, który jest bezpłatny. Do zobaczenia.